Cześć kochani, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was czarny makijaż z takim właśnie mocniejszym makijażem, który idealnie wpisuje się w nadchodzące Halloweenowe imprezy. Dawno nie było nic mocniejszego, więc mam nadzieję, że taki makijaż Wam się spodoba. I słuchajcie, dzisiaj czarny makijaż z nowościami z drogerii Ekobieca. I najważniejsza akcja, która dotyczy Ekobiecej, do końca niedzieli możecie robić zakupy, na które macie 5% rabatu z hasłem Zwierzaki 2019, a dodatkowe 5% wartości Waszego zamówienia trafia na pomoc zwierzakom ze schroniska. Ja bardzo się cieszę, że Drogeria Ekobieca organizuje taką akcję i zawsze takie akcje wspieram, więc mam nadzieję, że zrobicie zakupy do końca niedzieli i pomożecie zwierzakom. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakich kosmetyków tutaj użyłam i czy coś Was zaciekawi, co możecie właśnie na tej akcji kupić, to zapraszam Was do dalszej części filmu. I jeszcze przypominam, żeby subskrybować, jest to warunek konieczny, mój kanał, i komentować ten film, ponieważ jeden z komentarzy wygra ode mnie paczkę wypełnioną kosmetykami właśnie z drogerii Ekobieca, marek, które wspierają akcję pomagania zwierzakom. Także będzie tam mnóstwo perełek i do jednego z Was poleci właśnie paczka. Mam nadzieję, że kosmetyki Wam się przydadzą. A teraz przechodzimy już do makijażu. Makijaż zacznę sobie od pielęgnacji, od przygotowania skóry pod makijaż. Ja jestem zwolenniczką nawilżania, właśnie serami, różnymi produktami pod makijaż. Nie często używam baz, dlatego dzisiaj moją bazą będzie ten produkt pielęgnacyjny, którego jestem super ciekawa. Jest to regenerujący, odmładzający serum do twarzy z ekstraktem ze śluzu ślimaka z Bielendy Professional. I to jest produkt, który ma rewelacyjne opinie w sieci, więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. A po drugiej stronie mam coś ciekawego pod oczy. Jest to hydrobaza pod oczy marki Paeze. I to już testowałam. To jest świetny, taki delikatny w konsystencji krem pod oczy, który przepięknie przygotowuje skórę pod makijaż. I makijaż, czyli korektor na przykład pod okiem, na nim się ani nie ślizga, ani nie waży. To jest taka bezpieczna wersja kremu pod oczy, który nie wpłynie na trwałość Waszego makijażu. I ja bardzo polubiłam się z tym produktem, używałam już go kilka razy. Jest super leciutki, świetnie się wchłania, nie wpływa na trwałość makijażu, a dodatkowo jeżeli używacie często takich cięższych, kryjących konsystencji typu mój ulubiony korektor, którego dzisiaj użyję, L'Oréal Infallible, to będziecie zadowoleni z takiego typu produktu, bo korektor na nawilżonej skórze, przygotowanej skórze pod makijaż wygląda zdecydowanie lepiej, nie wygląda tak sucho i też skóry na dłuższą metę nie przesusza. Dobra, teraz na całą resztę twarzy nałożę trzy pompeczki tej hydrobazy i tutaj możecie zobaczyć, że mam w sobie takie perełki, które przy wypompowaniu produktu z opakowania miażdżą się, dając jednolitą konsystencję. Dzisiaj będę używać mojego sprawdzonego, ulubionego podkładu marki Lumen. Dzięki temu, że podkład korektor znam, będę w stanie wypowiedzieć się na temat baz, czy one dobrze dogadują się z moimi podkładami. Bardzo przyjemna, nawilżająca, delikatnie chłodząca konsystencja. Zostawia delikatną, lepką warstwę, ale ja to lubię w bazach pod makijaż, ponieważ one sprawiają, że podkład lepiej się przykleja i dłużej się utrzymuje. Moja ulubiona gąbeczka do makijażu marki Hulu. Jest to najciemniejsza gąbka z kolekcji i podkład, o którym wspominałam, Lumen Matowy o numerze 0, czyli najjaśniejszy odcień z palety. Rozkładam sobie najpierw go na twarzy. Rozłożenie podkładu najpierw na skórze po pierwsze sprawia, że łatwiej mi się go później rozprowadza gąbką, a po drugie, zazwyczaj podkłady mają w sobie składniki, które po rozgrzaniu opuszkami palców lepiej się stapiają ze skórą. I tutaj w przypadku tego podkładu również tak jest, więc to rozłożenie podkładu pomoże mi w ładniejszym wyglądzie jego ostatecznym na skórze. Teraz przechodzimy do korektora i użyję tutaj, tak jak wspominałam, mojego ulubionego korektora, który jest moim zdaniem najlepszym dostępnym korektorem w drogeriach w dobrej cenie. Jest trwały, bardzo dobrze kryjący. Naprawdę serdecznie go polecam. Używam dzisiaj numeru 322 i zakryję nim wszystkie niedoskonałości, które jeszcze przebijają i okolice pod okiem, żeby
zniwelować moje zasinienia. Troszeczkę na policzki. Wklepuję wszystko gąbeczką, dokładnie. Przyciągam odrobinę korektora na powieki, to posłuży mi jako baza pod cienie. Podkład i korektor od razu utrwalam jednym z moich ulubionych pudrów, jęczmiennym pudrem z Ekocery. I to jest puder, który polecam Wam, kiedy chcecie dobrze utrwalić makijaż, ale nie chcecie bardzo mocno widocznego pudru, takiego mocno widocznego makijażu na twarzy. On jest leciutki, ale przy tym świetnie utrwala i długo utrzymuje makijaż na twarzy, więc mogę polecić tym, którzy lubią naturalny efekt makijażu na twarzy. Najpierw małym pędzelem utrwalam okolice pod okiem, strefę T, wszystkie miejsca, gdzie załamuje mi się skóra, na przykład przy uśmiechaniu się, tam gdzie korektor albo podkład może się szybciej zebrać, te wszystkie miejsca utrwalam mocniej, natomiast całą resztę twarzy omiotę sobie dużym pędzelkiem, jak zawsze. Korektor na powiece zostawiam mokry, doklepuję wszystko to, co mogło mi się tutaj zebrać. Jeszcze to zrobię przed wykonaniem makijażu, ale teraz przejdę do brwi i do konturowania. Zacznę od konturowania, bo mam tutaj też produkt, który zachwycił mnie swoim odcieniem. Jest to bronzer marki Milani w odcieniu 02 Sunkist Silky Matte. Jestem ciekawa, jak on się sprawdzi do konturowania, bo odcień jest przepiękny. Ja jestem wielką fanką różu Milani Luminoso i jeszcze nie miałam nigdy bronzera, więc sprawdzimy, jak on się na twarzy zachowuje. Już widzę, że jest to bronzer, który nie daje dużej ilości pigmentu od razu, więc sprawdzi się dla osób początkujących, które nie chcą przesadzić albo nie mają jeszcze wprawy w używaniu bronzera i nie potrafią ocenić tej jakby ilości nakładanego bronzera. Bardzo ładnie się wtapia, wygląda naturalnie, więc do makijaży dziennych albo do bardzo bladej cery się świetnie sprawdzi. Ale widzę na czole, że można go stopniować, bo tutaj nałożyłam na przykład za dużo, więc doklepuję sobie gąbeczką z podkładu. Jeżeli macie taką sytuację, że nałożycie czegoś za dużo, zawsze gąbeczka, którą nakładałyście wcześniej podkład, pomoże Wam to zniwelować. Troszeczkę na nos, ale nie jest to nic specjalnego w stylu konturowania, po prostu chcę go troszeczkę ocieplić, żeby pasował do policzków. Bardzo ładny, naturalny odcień. Teraz przechodzę do rozświetlacza i kolejną nowością jest u mnie rozświetlacz Pierenne i to jest highlighting powder w kolorze numer 1 Glazy Look. Wygląda przepięknie w opakowaniu, tak typowo szampańsko. Zobaczymy, jak się zachowuje na twarzy. Piękny, daje naturalny efekt rozświetlenia. Nic bardzo intensywnego. Sprawdzi się, o piękny jest, sprawdzi się w szczególności do pracy, do szkoły, w makijażach dziennych. Przepiękny, nieprzesadzony efekt. Już mi się podoba. Piękny. Jest to zdecydowanie rozświetlacz, który daje taflę bez żadnych drobinek, więc jeżeli takie lubicie, to będziecie nim zachwyceni. Teraz przejdziemy sobie do brwi, bo mam tu, słuchajcie, nowe odkrycie. Jest to mydło w takiej puszeczce, mydło do brwi, które jest przeźroczyste. Ja kiedyś używałam mydła do brwi normalnego w kostce, natomiast to jest przeźroczyste mydło, które jest bardziej takie woskowe w swojej konsystencji i pokażę Wam, co ono robi z brwiami. Ja sobie popsikałam samo mydło w środku Fix Plusem z Maka, nakładam odrobinę tego mydła na szczoteczkę jednorazową i zobaczcie, jak ono wyczesuje włoski do góry. Nie miałam jeszcze tak skutecznego produktu, który robiłby to tak szybko, tak ekspresowo i tak trwale. Jest to mydełko firmy Lash Brow, mydło do stylizacji brwi i słuchajcie, to jest naprawdę nowe odkrycie. Zobaczcie, jak te brwi są podniesione. Od razu widać większą objętość. Oczywiście nie musicie ich aż tak podnosić. Możecie je ułożyć ładniej, żeby one miały ładniejszy kształt, żeby nie były takie nastroszone, ale zdecydowanie po takim ułożeniu brwi
One wyglądają na gęstsze. I dodatkowo o wiele łatwiej się je maluje, ze względu na to, że widzicie wszystkie luki, które warto wypełnić cieniem albo kredką do brwi, ponieważ te włoski są ulizane. Także ja teraz wypełnię sobie wszystkie luki między brwiami, żeby pokazać Wam, jak prezentuje się efekt końcowy przy tym mydle. No hicior. Używam standardowo cieni do brwi marki Golden Rose i jednego z moich ulubionych pędzli do brwi, czyli Hulu P44. I kiedy te włoski są ulizane, dokładnie widać, gdzie jeszcze trzeba wypełnić luki między włoskami. I dodatkowym trikiem jest to, że kiedy uliżecie sobie te włoski do góry, to dokładnie widać, które włoski na dole pod brwią trzeba wyrwać, które psują Wam tę idealną, prostą linię brwi, żeby brew wyglądała czysto i estetycznie, więc do depilacji brwi też się to świetnie sprawdza i pomaga zrobić brew w taki bardziej estetyczny sposób. Zobaczcie, jak brew pięknie, naturalnie wygląda, jak puchato wygląda właśnie przez to mydło do brwi. Ja jestem zakochana w takim efekcie. Widziałam taki efekt nieraz u Klaudii Owczarek, ale nie wiedziałam, czego ona używa, że to jej się tak fajnie trzyma. Nie wiem, czy używa tego samego, czy jakiegoś innego produktu, który tak samo dobrze trzyma jej te włoski w ryzach, ale ten właśnie do takiego efektu, który mi się bardzo podoba, sprawdza się idealnie. Po takim podniesieniu brwi od razu myślicie sobie: wow, ile tych włosków na brwiach jest. Ja nie wiedziałam, że ja mam tyle włosków. Myślałam, że moje brwi są bardziej rzadkie, łyse, a tu kuku. Tylko trzeba je postawić. Przepiękny efekt można uzyskać, tak go zostawię. Teraz zbieram sobie nadmiar korektora, który zebrał się w załamaniu na powiece, ponieważ przejdę do makijażu oka. I mam tutaj nowość, której jeszcze nie próbowałam, nową paletę Affect stworzoną przez Karolinę Matraszek. I mamy tutaj chłodną, neutralną kolorystykę, która idealnie sprawdzi się zarówno na dzień, jak i do makijaży wieczorowych przez ten akcent koloru, który jest na dole. Ja dzisiaj stworzę taką podstawę pod później użyty pigment opalizujący, który chciałabym dzisiaj wykorzystać w makijażu. Dlatego zależy mi na stworzeniu takiego bordowego smoky eye, więc wykorzystam tutaj te brązy. Jeszcze zanim przejdę do makijażu oka, opowiem Wam o pędzlach, których będę używać, bo to są pędzle, które są moim najnowszym odkryciem. Jeżeli zastanawiacie się nad najlepszymi jakościowo pędzlami na rynku w dobrej cenie, to właśnie tymi powinniście się zainteresować w pierwszej kolejności. Są to pędzle Hakuro z serii J. Jest to ta najnowsza, luksusowa seria pędzli Hakuro. I jest to dokładnie ta sama jakość, co pędzle Embrush od Maxineczki. I słuchajcie, mam wiele pędzli. Mam pędzle Boho Beauty razy Zmalowana, mam pędzle Hulu razy Daniel Sobieśniewski, mam inne pędzle, które są bardzo dobre jakościowo, ale nic nie jest tak zbliżone do jakości Embrush, jak właśnie pędzle marki Hakuro z serii J. To jest dosłownie ta sama jakość włosia, podobna jakość skówki, podobna jakość trzonka. Te trzonki się delikatnie od siebie różnią, skówka też się delikatnie od siebie różni, ale są to naprawdę znikome różnice. Zobaczcie sobie tutaj na przykład, skówka u Maxineczki jest złota, trochę krótsza, trzonek jest inaczej zakończony, również w miarę krótki, czarny. W Hakuro są dwa rodzaje dostępnych trzonków. Macie dłuższe bordowe bodajże, czy brązowe i krótsze czarne. Ja chciałam spróbować tych czarnych, żeby porównać je tak jak najbardziej do pędzli Maxineczki, które uważam za najlepsze pędzle dostępne na rynku. I słuchajcie, tu ta jakość jest tak porównywalna, że kiedy mam je postawione w jakimś pojemniku na pędzle i widzę je tylko od góry, to macając włosie zawsze wyczuję te z Hakuro z serii J i zawsze wyczuję te z Embrusha, ponieważ to jest najlepsze jakościowo włosie ze wszystkich pędzli, jakie mam w swojej kolekcji. Tutaj pędzle Daniela nie są aż tak miękkie, pędzle Zmalowanej również nie są aż tak miękkie. To jest inna jakość włosia, to jest coś niesamowitego, więc Hakuro zrobiło tutaj taką samą jakość
jakość jak embraż w lepszych cenach. Także ja serdecznie polecam się im przyjrzeć. To są moim zdaniem najlepsze pędzle dostępne na rynku. Przechodząc już do malowania, żeby nie gadać za długo, zacznę od cienia Goddess. To jest taki brązowo zgaszono-różowy kolor. Zaznaczę nim sobie załamanie powieki. I używam tutaj pędzla Hakuro z serii J830. Już po pierwszym cieniu widzę, że jest to dokładnie ta sama jakość cieni Palet Affectu, którą ja bardzo, bardzo lubię. Nie ma tutaj żadnego zdziwienia. Cienie się przepięknie aplikują, przepięknie rozcierają i również wydaje mi się, że po nałożeniu ciemniejszych cieni również będą przepięknie w siebie przenikać, bo to jest właśnie charakterystyka cieni z Affectu. Do nich trzeba mieć lekką rękę, ponieważ one są bardzo mocno napigmentowane i mocno się przy tym pylą, dlatego odrobina cienia na pędzel wystarczy, żeby uzyskać mocny efekt na oku. Wezmę sobie teraz większy puchacz, jest to J850, również z Hakuro i ten morelowy tutaj cień, żeby ocieplić sobie załamanie powieki. Te cienie widzę, że wychodzą na moich oczach zdecydowanie cieplej niż spodziewałam się tego w opakowaniu. Ja mam typowo neutralny typ urody, więc jeżeli macie cieplejszy typ urody niż ja, to one będą wychodzić na Was chłodniej niż na mnie. Przybliżę się trochę, żeby było lepiej widać, co tu dokładnie robię. No, blendują się jak złoto, nie mam tutaj żadnych uwag. Teraz wezmę kolejny pędzelek Hakuro z serii J, tym razem 740 i wezmę ciemniejszy brąz Balance, który jest tutaj. Postaram się nim jeszcze mocniej zbudować samo załamanie powieki, żeby je przyciemnić, żeby dodać makijażowi kształtu i definicji. Tak jak mówiłam, później na środek chcę dodać przepiękny opalizujący pigment, który zaraz Wam pokażę. Dlatego potrzebuję dobrej bazy, żeby on tutaj dobrze wyglądał. Jeszcze potrzebuję tutaj jakiegoś mniejszego pędzla, żeby wejść dokładnie w załamanie powieki. Wybieram tutaj Hulu P66. On jest bardzo malutki, precyzyjny, ale puchaty. Jeszcze raz cień Balance, czyli ten bordowy brąz i jeszcze mocniej zaznaczam samo załamanie. Jeszcze większym pędzelkiem puchatym, ale płaskim w przekroju, Hakuro J670, wybiorę cień Naked, żeby delikatnie rozjaśnić sobie tutaj przestrzeń pod łukiem brwiowym, ale żeby nie było to mocne rozjaśnienie, jak tym cieniem najjaśniejszym, żeby jeszcze ładniej wtopić to cieniowanie smoki w moją skórę. Zobaczcie, różnica jest subtelna, natomiast dużo ładniej tutaj cieniowanie wtopiło się w skórę niż po tej stronie. Dlatego po drugiej stronie ponawiam ten krok. Tutaj ten najjaśniejszy cień pilą może być z powodzeniem wykorzystywany do rozjaśniania miejsc, gdzie wyjechaliście z cieniem za nisko. Dobra, i teraz kochani przechodzę do pigmentów marki Klepacz Pro. To są pigmenty, które dają wielowymiarowy efekt błysku, efekt kameleona. Najpierw pokażę Wam swatche tych czterech kolorów, które mam, a później jeden z nich wyląduje na moim oku i chyba postaram się nałożyć go na szminkę, ponieważ jest to taka technika, której jeszcze nie próbowałam. One się świetnie sprawdzają nałożone na glitter primer z NYXa, ale słyszałam, że na szminkę też dają piękne efekty, więc spróbujemy je może nałożyć najpierw na dłoń na szminkę, żeby zobaczyć, jaki efekt dają i później może wykorzystamy to właśnie na oku. Będzie to taka nowa technika dla mnie, która ponoć sprawdza się u innych. Zobaczymy, czy sprawdzi się u mnie. No, zobaczcie te cuda.
To jest tak piękne, że żałujesz, że kamera nie oddaje w 100% efektu, jaki ja widzę tutaj na żywo. Na żywo one dają takiego żuka, że to jest nie do opisania. Kamera i zdjęcia niestety nie są w stanie oddać tego, dlatego trzeba to zobaczyć na żywo. To jest coś pięknego, tak wielowymiarowy efekt, jaki dają właśnie pigmenty rosyjskich marek, takich jak Klepacz Pro czy Tami Tanuka. To jest coś, czego nie da się opisać, kiedy nie widzi się tego na żywo. Także polecam Wam wypróbować, jeżeli lubicie takie trójwymiarowe, bardzo wyjątkowe makijaże. Ja użyję dzisiaj tego odcienia, bo on mi tutaj do makijażu najbardziej pasuje kolorystycznie, ale jeszcze zanim przejdę do makijażu, powiem Wam, dlaczego warto je aplikować na jakąś lepką bazę typu właśnie glitter primer z NYXa, albo na jakąś pomadkę matową, albo na korektor. Słuchajcie, one na przykład. Pokażę Wam na przykładzie tego, bo ten jest najintensywniejszy. One nałożone dużą ilością na pędzel, żeby nie było, na suchą rękę dają efekt, ale ten efekt jest taki delikatny, półtransparentny. Widzicie to? Żeby wyciągnąć z tego pigmentu jak najwięcej, musicie nałożyć coś lepkiego, do czego on się przyklei i nie opadnie, bo tutaj możecie teraz, widzicie, zmieść go całkowicie, ponieważ on się do skóry nie przykleił. Ale kiedy nałożycie go na coś mokrego, czyli na glitter primer z NYXa na przykład, zobaczcie, jaki on od razu daje efekt, widzicie? To jest właśnie charakterystyka tych pigmentów, że one muszą się do czegoś przykleić i równomiernie rozłożyć. Wtedy dają tę piękną, unikatową taflę koloru, która wygląda dosłownie jak skorupka żuka. Muszę przyznać, że do pomadki bardzo ładnie się to przykleiło i ładnie się rozłożyło, więc spróbuję wyjść z tej mojej strefy komfortu i nałożyć właśnie pomadkę na powieki. Pomadka ładnie wtapia się w cieniowanie i zdecydowanie łatwiej jest to ogarnąć niż nakładanie glitter primera. Dobra, i teraz spróbujmy na to nałożyć nasz pigment. Uła! Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Pięknie się to z tą pomadką połączyło przez to, że ta pomadka przepięknie wbudowała się w cieniowanie. Zobaczcie, jest to coś pięknego. Dobra, jedziemy drugie oko w ten sam sposób. Najpierw pomadkę nakładam na dłoń. Oczywiście zawsze wyglądam jak malarz. Rozkładam na oku. Blenduję. Załamanie, żeby nie było tutaj żadnych brzydkich, ostrych granic. Nałożyłam największą ilość pomadki na powiekę ruchomą, żeby tam było najbardziej klejąco. O tak. I to jest to. Ta technika jest rewelacyjna. Powieka górna wygląda obłędnie. Teraz wracam do najjaśniejszego cienia z palety. Affect. Rozświetlam wewnętrzny kącik. Dodaję na wewnętrzny kącik troszeczkę najjaśniejszego, błyszczącego cienia z palety. Nazywa się on VIP. On się tutaj przepięknie połączy właśnie z pigmentem, którego użyłam. Zobaczcie, jakie cudo. I teraz zostało mi zaznaczenie powieki dolnej. Oczywiście użyję tutaj tego ciemnego brązu, którego używałam w załamaniu powieki na górze. Maluję oko mniej więcej do połowy. I zakończę ten makijaż może brzoskwiniowym cieniem na ten sam pędzel. Przeciągam brzoskwinkę również delikatnie pod ciemniejszym cieniem w zewnętrznym kąciku.
I jeszcze w samym wewnętrznym kąciku najjaśniejszy cień, żeby rozświetlić te okolice. Teraz przechodzę do tuszowania rzęs. Najpierw podkręcam je zalotką. Następnie tusz do rzęs, moje również najnowsze odkrycie. Tusz do rzęs z bardzo cienką, malutką, precyzyjną szczoteczką, która podkreśla idealnie nawet najkrótsze rzęsy. Polecam, jeżeli macie bardzo dużo rzęs rosnących w różne strony, tak zwanych baby rzęs. On Wam chwyci absolutnie każdą rzęsę. Świetnie sprawdza się też do podkreślenia dolnych rzęs, bo szczoteczka jest na tyle malutka i precyzyjna, że naprawdę łatwo się nią maluje. Jest to tusz z Gosha, który nazywa się Rebel Eyes, bo nie wspomniałam. I teraz przy tym smoki przydałoby się trochę zagęścić rzęsy. Użyję tutaj jednych z moich ulubionych kępek, czyli marka Klavier, ale teraz w jednym pudełeczku macie trzy długości. Takie najpopularniejsze moim zdaniem, czyli 8, 10 i 12, więc nie musicie kupować trzech różnych opakowań. Wszystko macie w jednym, także jest to super wygodne. Zacznę od najdłuższych i dołożę troszeczkę krótszych na środku. Kępki kleję od spodu na czarny klej duo, który będzie niewidoczny przy takim makijażu. Zobaczcie, różnica jest niewielka, ale oko zagęszczone dosłownie kilkoma kępkami prezentuje się zdecydowanie ładniej niż te gołe. Możecie oczywiście kępki również wytuszować. Ja tego nie będę robić przy tym makijażu, podoba mi się taki delikatny efekt. Makijaż oka jest skończony, dołożę sobie jeszcze odrobinę bronzera, żeby dopasować całość do mocnego makijażu oka. I zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj takiego ostrego looku. Zbliża się Halloween, nie wszystkie imprezy są przebierane, ale możemy się na Halloween mocno kobieco malować, więc fajne są też takie makijaże typowo kobiety vamp. Podobają mi się takie looki. I zastanawiam się, czy nie nałożyć tutaj na usta tej mocnej, ciemnej pomadki z Golden Rose, którą miałam na oczach. Dobra, spróbuję ją nałożyć, zobaczymy jak to będzie się prezentować. Jest to numer 29. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ten metaliczny efekt, jaki ta pomadka daje i dodatkowo przy tak ciemnej pomadce nie miałam problemu, żeby uzyskać pełne krycie przy praktycznie jednej warstwie. Także brawo Golden Rose, zrobiliście naprawdę przepiękną, wampirzą, kobiecą przy okazji pomadkę. Jestem fanką, naprawdę przepięknie wygląda zarówno na oczach, jak i na ustach. Dodam jeszcze odrobinę rozświetlacza. Zobaczcie, jak pod światło on pięknie wygląda. Jeszcze przyglądając się temu makijażowi w innym świetle, postanowiłam na policzki dodać odrobinkę różu Frat Boy, żeby wyrównać tutaj skórę, ponieważ usta i oczy są za mocne do mojej bladej cery i trzeba to ładnie wypośrodkować. I powiem Wam szczerze, że nie byłabym sobą, gdybym do tego mocnego looku jednak nie przykleiła mocniejszych rzęs. Kuszą mnie te rzęsy z Golden Rose, ponieważ mamy tutaj ładnie wyciągnięty zewnętrzny kącik w kocie oko, które ładnie tutaj podkreśli ten cały charakter makijażu, więc dokleję je jeszcze dodatkowo od spodu. Tak, i to jest zdecydowanie ten efekt, który chciałam tutaj uzyskać. Te rzęsy dodały kropkę nad i, której mi tutaj brakowało. Dodatkowo w zewnętrznym kąciku na linii wodnej dodałam troszeczkę najciemniejszego cienia z palety Affect i teraz mogę uznać makijaż za skończony. Także podsumowując, na tej hydrobazie z Paezę i na tym serum z śluzem ślimaka z Bielen makijaż prezentuje się przepięknie, pięknie się aplikował i wygląda na to, że będzie trwały, ale to będę Wam jeszcze opisywać na Instastory, kiedy ponoszę te makijaże na tych właśnie produktach dłużej. Jeśli chodzi o moje największe odkrycie, to jest to mydło do brwi, które no zszokowało mnie swoją jakością, jest rewelacyjne i zachowuje się o wiele lepiej niż zwykłe mydło, którego kiedyś używałam do brwi. Hicior, jeżeli macie
macie niesforne włoski na brwiach albo lubicie właśnie taki nastroszony efekt, to będzie coś dla Was. Pigmenty Klepacz Pro to jest coś niesamowitego, niepowtarzalnego, więc jeżeli lubicie ciekawe akcenty w makijażach, to musicie mieć chociaż jeden, żeby sprawdzić na żywo, jak się to prezentuje. Paleta Affect to są znów te dobre jakościowo cienie efektu, które ja uwielbiam, więc jeżeli kolorystyka do Was przemawia, to na pewno będziecie zadowoleni z jej zakupu. Bronzerem pracowało się bosko, można nim stopniować efekt od delikatnego do mocniejszego, jak widać. To samo z rozświetlaczem, można uzyskać delikatny efekt rozświetlenia, jak i wzmocnić to do rozświetlenia wieczorowego, tak jak możecie to zobaczyć na moich policzkach. No, nie ma tutaj produktu, który by mnie negatywnie zaskoczył, także polecam te kosmetyki, jeżeli planujecie zakupy i pamiętajcie, że kupując na drogerii Ekobieca jakieś kosmetyki do końca niedzieli, macie możliwość pomagania schronisku. Także warto pomagać, mam nadzieję, że weźmiecie udział w akcji, bo nawet najmniejszy zakup bierze udział. Także bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło się oglądało i widzimy się kolejnym razem. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa.